W 7 poprawce do artykułu 4j ust. 6 Senat proponuje, aby operator systemu przesyłowego oraz operator systemu dystrybucyjnego obowiązani byli umożliwić odbiorcy paliw gazowych lub energii elektrycznej zmianę sprzedawcy nie później niż w terminie 21 dni od poinformowania właściwego operatora o zawarciu umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej z nowym sprzedawcą. Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 7 poprawki Senatu, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 444 posłów. Większość bezwzględna 223. Przy braku głosów za i wstrzymujących i 444 głosach przeciwnych stwierdzam, że Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę Senatu przyjął.